Szanowni Państwo, ważne jest to, co jest, ważne jest to, co będzie, ale ważne jest też to, co było. Dlatego przeglądamy i wracamy do dawnych kart historii, historii sprzed 39 lat, wspominając 13 grudnia, czyli stan wojenny. 81 rok to był rok dla Polski, no bardzo, bardzo... Tragiczny, pan mówi nawet. Z nami Edward Sobczak, opozycjonista, górnik. Jesteśmy na zakładach górniczych Rudna. To tutaj też miał miejsce ruch oporu, bardzo duży. Pan brał w tym wszystkim udział. Dariusz Nowakowski, zapraszam na naszą dzisiejszą rozmowę. Gwarantuję, że będzie ciekawie. Wracamy wspomnieniami do tamtej chwili. Jak pan pamięta stan wojenny? No, wracając do tego, co jest, w jakim miejscu znajdujemy się. Z tego miejsca nastąpił pierwszy atak sił porządkowych. Jak nasze społeczeństwo wie, jakie to były siły porządkowe. To były służby specjalne. Jak wyglądał ten atak przede wszystkim? No z tej strony to ja miałem tylko zdarzenie opisane, gdzie oni są, ile ich jest i jaki będzie ten finał. Nastąpił szturm, wybicie bramy, staranowanie pojazdem wojskowym, z takim taranem, on był na gąsienicach. I po te służby posunęły się przez plac kopalni w stronę budynku administracji. I tam nastąpiła koncentracja tych wszystkich służb, gdzie nastąpił szturm na budynki administracji, aby rozpędzić strajkujących. Strajkujący nie chcieli odejść, rozwiązać się. To może kwestia też kluczowa, dlaczego strajkowaliście państwo przecież? Dlaczego żeśmy strajkowali? My żeśmy dlatego zastrajkowali, bo nasz postulat brzmiał jednogłośnie, odwołać stan wojenny. To było dla nas najważniejsze. Odwołać stan wojenny, nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. Teraz dopiero po tym czasie zdajemy sobie sprawę, jak daleko żeśmy to pomyśleli o tym, że było to niewykonalne właściwie. Nikt by się na to nie zgodził, ale... Czyli te strajki to była reakcja na ogłoszenie stanu wojennego? Tak, to było strajk. A pan się dowiedział o stanie wojennym z Teleporanka? Jak to wyglądało? Czy to Wojciech Jaruzelski był tą postacią, która... Wojciech Jaruzelski nas poczęstował tą wiadomością. Nie był to miły poczęstwo. Czy miły? Zaskoczenie było straszne. No, społeczeństwo spodziewało się jakiejś, ale nie stanu wojennego przecież. Stan wojenny to tak było wypowiedzenie wojny społeczeństwu polskiemu. Ale też chyba do dzisiaj Polacy są podzieleni, czy to była słuszna decyzja, czy nie była. No są różne opinie, prawda? Słuszna, no... Nastąpiło i będzie. No, będziemy może roztrząsywać, to nic tego nie roztrząsiemy tak do rematu, czy było dobrze, czy źle. Dla służb było to dobrze, dla władzy dobrze, ale dla społeczeństwa, które miało górników, taką nadzieję, że nastąpią zmiany, nastąpią pewne przesunięcia władzy, że właściwie władza była dla społeczeństwa, ale to była tylko fikcja, że dla społeczeństwa ta władza. Takie hasło, rozumiem. To było hasło dla nich, no dla partyjnych, którzy trzymali to wszystko w ryzach, no i chcieli dalej rządzić, ale nie była to władza dla społeczeństwa. Panie Edwardzie, proszę powiedzieć, jak ważny był opór takich ludzi jak pan, ale też ludzie, z którymi pan współpracował. Też rozmawialiśmy przed nagraniem, że no wiele z tych osób już niestety nie ma z nami. Nie ma tego kontaktu. Pan został jako jeden już z nielicznych, dlatego te wspomnienia są tak cenne. Dlatego to jest ważne, żeby państwo te rozmowy śledzili, żeby byli z nami i posłuchali dalej tych wspomnień. Jak był ważny ten opór? Właśnie was, zwykłych ludzi, pracowników. No opór był spontaniczny. To społeczeństwo nasze tak wydaje się, że są zajęci swoimi sprawami, ale patriotyzm był bardzo wysoki. Społeczeństwo zdawało sobie sprawę, jakie zagrożenia mogą nastąpić, jakie będą konsekwencje tego stanu wojennego, bo konsekwencje były dla niektórych osób bardzo tragiczne. I społeczeństwo nasze, tak jak ja mówię w imieniu byłych pracowników, bo nie wiem, jakie jest teraz tutaj odniesienie, bo to 39 lat minęło. Jakie teraz są odczucia, ale przed tym była wielka patriotyczna chwila. Nikt nie patrzył na to, jakie będą konsekwencje, że stracą pracę. Przecież każdy bał się o pewne, odpowiedzialność rodzinna była. Przecież trzeba było być tym ojcem, dostarczać
No odpowiadaliście państwo jako, rozumiem, głowy rodziny, jako mężczyźni za to, żeby też tę rodzinę utrzymać. A też pytanie do pana, bo była przecież też godzina policyjna i o strach właśnie też wśród kobiet, wśród też dzieci, bo rozumiem, że wy tutaj szliście na noże, że tak powiem, z władzą. Nie baliście się, chociaż też na pewno ten strach gdzieś się pojawiał. To naprawdę pokazaliście taką walkę o to, że chcecie, żeby ten kraj był kiedyś wolny. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa właśnie ta godzina policyjna i też takie odczucia zwykłych ludzi. Czy to ten strach był widoczny? Czy to się objawiało też w państwa rozmowach? O czym wy rozmawialiście w domach też podczas obiadu? Entuzjazm był cały czas. Entuzjazm jeszcze był nawet w czasie rozpędzenia tego protestu, bo to można nazwać też protest, bo żeśmy wystosowali pewne żądania odwołania stanu wojennego. Dla nas był to najważniejszy postulat. Ale wracając do odpowiedzialności i patriotyzmu, uważam, że to mechanicznie. Nasze społeczeństwo jest chyba już tak wychowane, że jeśli jest jakieś zagrożenie, to my potrafimy się jednoczyć. Potrafimy się bardzo dobrze zjednoczyć. I nie było to tam, że były jakieś dyskusje, że to nie tak, że siak. Na noże to może byśmy nie poszli. My chcieliśmy pokojowo to rozwiązać. Bo jeśli byśmy poszli na noże... No takie słowne noże. Tak. To byśmy się grali. To by były bardzo straszne ofiary. Oni byli przygotowani na wszystko. Rozbić jak najszybciej. Trzeba było to załatwić po prostu strajkiem, nazwijmy to włoskim. No właśnie, jaki to był rodzaj strajku? To nie był strajk włoski. My trwaliśmy 3 dni. 27 rozpędzono nas. Zatrzymali państwo pracę zakładów górniczych? Były cały czas zatrzymane. Kopalnia nie wydobywała rudy, była zatrzymana cała przeróbka. Bo to jest taki cykl, że jeśli któraś z oddziałów stanie, to wszystko stanie. Komunę udało się pokonać właśnie dzięki temu, że stawały w jednym momencie tramwaje, kopalnie, fabryki. Czy dlatego właśnie, że ten opór był tak silny, udało się pokonać komunizm? Żeśmy tej komuny tak nie przewrócili szybko. No, to trochę trwało. 10 lat wiemy. Blisko, tak. Wiemy. To my się różnimy od innych takich zrywów narodowościowych, innych państw, że my żeśmy to robili z głową. W pewnym wyrachowaniu, że na przykład nie pójdziemy na wojnę, tylko trzeba to pomaleńku destrukcję wprowadzać, destrukcję wiedzy, destrukcję państwa komunistycznego. No i była taka nasza rola. Nie było nic żadnej oporu takiej, żebyśmy gromadzili broń albo starali się zbrojnie wystąpić. Trzeba to było załatwić w sposób pokojowy. Pokojowy sposób. Prawdziwie taki, jak trzeba było to zrobić. Co by pan powiedział młodym ludziom, którzy nie doświadczyli walki o wolność? Nie ma co ukrywać takim ludziom też jak ja. Co by pan im powiedział? Jaką naukę mogą zaczerpnąć też z pańskich doświadczeń? No, żyją teraz zupełnie w innych sytuacjach. Moim zdaniem, co bym mógł powiedzieć młodym pokoleniu, że aby troszeczkę przyłożyło się do historii naszego państwa. Przecież nasze państwo nie istniało kupę lat. No przecież w zaborach byliśmy ponad 100 lat. Później II wojna światowa, straciliśmy też niepodległość. Teraz mamy ile to lat? Od 90 roku, no proszę policzyć, Polska dopiero istnieje właściwie 30 lat. No i zobaczymy jeszcze 9 lat, jak to dalej się potoczy. I apelowałbym do społeczeństwa polskiego, żeby, do młodzieży szczególnie, żeby się troszkę przyczynili się też do poprawy psychiki naszego społeczeństwa, bo my jesteśmy już wyczerpani troszeczkę psychicznie tymi różnymi nagonkami opozycji. No, nasze państwo zaczyna być teraz takie atakowane ze wszystkich stron, nawet za granicą. My już nie jesteśmy popularni. Byliśmy tylko popularni w stanie wojennym. Oni czuli interesy z Zachodu,
żeby przyjść i zrobić swój porządek. Cóż, może na temat tej popularności powiem tyle, że w miejscu, gdzie kiedyś był pomnik upamiętniający walczących lotników polskich z dywizjonu 303 w Wielkiej Brytanii, dziś stoi supermarket. Taka jest historia, bardzo szybko o niej zapominamy, natomiast ja pańskie wspomnienia bardzo doceniam. Panie Edwardzie, gościem naszej rozmowy był Edward Sobczak, opozycjonista, górnik, który pamięta stan wojenny, jakby to było wczoraj, proszę państwa. Dziękuję, panie Edwardzie, za tę rozmowę. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pamiętajmy, że nic nie jest nam dane w życiu raz na zawsze, dlatego doceniajmy niepodległość, wspominajmy takie dni jak 13 grudnia, przede wszystkim z głęboką refleksją.